Witajcie wszyscy! Z tej strony znowu Starkej i widzimy się po kolejnej długiej przerwie w Darkest Dungeon. No cóż, od ostatniego spotkania minęło dużo czasu ze względu na i problemy rodzinne, i na moje lenistwo, i inne rzeczy. Natomiast dzisiaj już powracamy tak na dobre. Nawet zdecydowałem się zrobić kilka odcinków pod rząd. Rozumieć taki mini maraton znowu. Będę zaznaczał, jak już będę wiedział, ile jest. Po prostu na zapas. Już się powtarzam, ale dobra. Wracając do gry. Ostatnimi czasy miałem wielkiego pecha. Tyle mam tylko kasy. Ostatnia wprawa zakończyła się... Gdzie to jest? O, proszę. W taki piękny sposób. I niby można byłoby dzisiaj próbować iść, odzyskać wszystko. Niby nie ma żadnych... No, bo nie ma żadnych nagród, ale jak przyjdzie się, ubije się tego czegoś, to się dostaje część swoich skarbów. Niestety nie mam postaci, więc kiedy indziej trzeba będzie się tym zająć. A dzisiaj biorę trochę bardziej sprawdzoną drużynę na najkrótszą podróż, jaka jest. Mógł niby pójść też tutaj, no ale... Gwiezdny stwór. Niby połączenie idealne dla mnie, patrz na to, że... No ja jestem gwiezdny klucz. No ale... Wolę iść w bezpieczniejsze tereny i mocniejszą drużyną, jedyne co to ona. Jest, powiedzmy, nowicjuszką. Dzisiejszy cel... Prosty. Uzbierać pieniądze. Nie wiem, jak to wyjdzie, nie wiem, czy będę tego żałował, czy nie będę żałował. Czy okaże się to być zgubne, czy okaże się to być zbawienne. Wszystko zobaczymy później. Tak mówiąc, przysłowiowo ukaże się w praniu. Teraz mnie nie przysłowiowo, no ale dobra, nie będę się w to zagłębiał. W sumie... Ze względu na to moje ostatnie niepowodzenie mam bardzo mało... No... Bardzo mało czegokolwiek dla tych postaci, więc... Wcześniej nie będę jej zmniejszał, dobra. Więc ruszam w takim, powiedzmy, że małym zaopatrzeniu. Jak wspominałem, skromnie idziemy. Jeszcze ze dwie łopaty, jedno takie. I tym razem pamiętać o pochodniach. 8, trochę żywności. Chociaż nie, no, 12 wystarczy. Jeszcze jest jeden klucz. Na wszelki wypadek po jednym takim i ruszamy. Miejmy nadzieję, że tym razem będą zyski, będzie postęp i w ogóle. Jeśli nie będzie, to może jakoś da się to naprawić, jeśli będzie, to super. I tak swoją drogą jeszcze warto byłoby wspomnieć na szybko, że dzisiaj, w sumie od dzisiaj, od tego odcinka, no, pożegnałem się z moim mikrofonem. A właściwie mikrofonem, którego używałem, bo tam został pożyczony ze studia nagrań ojca. No i nareszcie jestem posiadaczem własnego egzemplarza Blue Yeti. Mam nadzieję, że jakość będzie bardzo dobra. Nie ukrywam, testowałem i jak na razie jestem bardzo ukontentowany. Nawet łatwiej wyciszyć tył ta iPada. No ale kontynuując. Więc no, właśnie od dzisiaj zaczynamy przygodę z Blue Yeti, czyli mikrofonem, z którym prawdopodobnie zostanę już do końca. I zobaczymy, jak się mają sprawy. No oczywiście, na start już potężny wróg, który prawdopodobnie doprowadzi mnie do załamania psychicznego. 10, 5 do 10, taka celność, a spróbuj. No i proszę, gra już zaczyna. No i dobra, tak jak ostatnio mówiłem w Darkeście, najłatwiej prowadzimy się odcinki, kiedy tam mamy ten motyw przewodni, tam będę się go trzymał. Więc w sumie w dzisiejszym nie wiem, czy znajdę taki motyw. Żeby nie było, nie zastanawiałem się nad tym wszystkim. Ale mogę powiedzieć... Gdzie to jest unik? Dobra, pora zmniejszyć unik, a niech będzie teraz. No, głównym tematem chciałbym, żeby to po prostu było sam w sobie moja motywacja i to, dlaczego nie było odcinków i wszystko, bo na ten temat akurat mam dużo do powiedzenia i może ta wyprawa wystarczy. I żeby nie było, od razu podkreślam, jest to jedyna wyprawa. Nie robię żadnej drugiej, nawet jeśli miałaby trwać 15 minut, jeśli zrobię, to potem będzie godzinny odcinek. No, a jak mówiłem, chcę mieć kilka w zapasie. A co prawda będziecie widzieli go prawdopodobnie dzień później, żeby nie było, bo właśnie... Nagrywam to, no, we wtorek. Odcinki prawdopodobnie zaczną się ukazywać od środy. Przy tym podkreślam prawdopodobnie, ja nie wiem. Wszystko się okaże później. Bo rzecz jasna nagrywam na zapas, a jeszcze renderowanie, inne takie rzeczy. No, w sumie on jest martwy? Tak, jest martwy, więc teraz niech będzie tak. I... Może uda się to wykończyć. Proszę, żeby się udało, żeby się udało, żeby się udało. Najmniej jednego się pozbyłem. No i tamtego. Więc w sumie już dwóch martwych. No i oczywiście nasz drugi okultysta.
jak go nazywam, uczeń Boba, czy tam Bopa, w sumie tak, Bopa, nie Bopa, czy nie Boba, Jezu, wybacz, już mi się plączy język. Jak dawno nie gadałem do monitora, że już po prostu się odzwyczaiłem. Ale kontynuując, no właśnie. Uczeń Bopa, który przerósł własnego mistrza i okazał się skuteczniejszym lekarzem w większości sytuacji. A teraz zróbmy Minecrafta. No, więc jest, jak mówiłem, drużyna w miarę standardowa. Raczej nikomu nie trzeba tłumaczyć, kto jest kto. I... super. To są negatywne rzeczy? Przynajmniej nic się nie stało. Ale kontynuując. No więc zacznę... jak mówiłem, chciałem mówić o tym, dlaczego nie było odcinków i tak dalej, więc pozwólcie, że zacznę tłumaczyć najprościej w świecie. Otóż od dłuższego czasu, powiedzmy, że moja rodzina zmaga się z pewnymi problemami, nie będę tutaj się zagłębiał w szczegóły, bo takie rzeczy nie powinny wychodzić na światło dzienne. No ale pomijając już szczegóły, to właśnie te problemy ostatnio nabrały, no, obrotów takich dosyć intensywnych. Można powiedzieć, że zajmuje mi to sporą część dnia, żeby się z tym uporać. Poza tym ostatnio też, powiedzmy, że staram się poświęcać więcej czasu właśnie siostrze. Którą swoją drogą, no, możecie podejrzeć jej dawne działania, bo ostatnio mamy jakieś tam problemy, że wszystko jej laguje na jej laptopie. No i u mnie też te gry, które ona chce nagrywać, laguje. No i ona właśnie nagrywała sobie glutki. No, ostatnio spędzam z nią dużo czasu. Poza tym też sam sobie fakt, że miałem zawolony czas, no, rozleniwił mnie, nie ukrywam. Więc częściowo ta nieobecność jest spowodowana moim lenistwem, chociaż głównie to są problemy na tle, no nie tyle co rodzinnym, ale co bardziej, no, ogólnym. I szkoła, i rodzina, i w ogóle. A on się oczywiście wyleczy, a nie jest nic leczące. Więc, dobra. Temu się już nie trzeba przejmować, teraz tak. Chyba Minecraft będzie najbezpieczniejszym rozwiązaniem. Chociaż już widzę, że jest niedobrze. Za dużo rannych. Chyba trzeba je martwić, no, ale kontynuując. Lenistwo dosięgło mnie. Będę musiał wrócić z rytmem, dlatego właśnie dzisiaj siedzę nad większą ilością odcinków. Mając nadzieję, że nie rozleniwię się po nagraniu ich. I że no jutro spokojnie będę mógł usiąść do... super. Normalnie nieźle. Ale no właśnie, do Don't Starve'a, może do czegoś innego, może no, znowu live'y jakieś tam. Spotkania z jełopowatym rycerzem, że tak to nazwę. Na obecny moment powiem tyle. Staram się wrócić, zobaczymy jak będzie. Ale problemy natury osobistej, rodzinnej w ogóle mogą mi to skutecznie uniemożliwić, dlatego prosiłbym wszystkich, którzy no, tu siedzą, jednak oglądają nawet raz na jakiś czas coś tam, co uda mi się wpuścić, o wyrozumienie. Tam wyrozumiałość tak właściwie. Ale po prostu niektórych rzeczy nie da się przeskoczyć. A. Po prostu super. Zawsze mi się wydawało, że to coś pozytywnego daje. No ale dobra. Więc idziemy, idziemy. Miejmy nadzieję, że mimo ostatniego wielkiego pecha, to jakoś tam przeżyje moja drużyna. Jakoś tam oczywiście mam w tym momencie na myśli cała drużyna, że po prostu dalej będzie żywa. Jak będzie, to się okaże. No bo na obecny moment po prostu leziemy naprzód. Jak na razie mogę powiedzieć z premedytacją, że chyba więcej wyłożyłem w tą wyprawę niż zarobiłem. Chociaż może jeszcze te antyki nadrobią. Nie, no to muszą być naprawdę jakieś żarty. Których takich. Chyba nawet nie będę się zastanawiał, po prostu jak najszybciej trzeba ich otruć i wyeliminować jeden po drugim. No, tym razem szybko to poszło. I antykwariuszka zaraz pada. Oczywiście u mnie antykwariuszki się nie mogą utrzymać. A nie, przepraszam, jeszcze kultysta. Tak. To niech będzie tak. I widzicie? To się nazywa porządny lekarz. Powiem wśród okultystów. Nie leczy zero i nie daje krwawienia, kiedy ktoś jest na wartach śmierci. Nie to co oryginalny awatar Bopa. Awatar Bopa, papam. Awatar Bopa oczywiście mam na myśli
Jego postać w pierwszym podejściu do Darkest Dungeon, które miało miejsce już dosyć dawno i prawdopodobnie mało kto je pamięta. No oczywiście poza mną. I tymi, którzy doświadczyli tych załamujących rzeczy. No ale mniejsza o to. Ważne jest to, co się dzieje tu i teraz. No i to, że w sumie udało mi się zablokować dwa ataki na tamtą gościówę. Po pierwsze mogę stwierdzić, że obrona na coś się w końcu przydała. I mogę stwierdzić też, że mikrofon jest super. Bo w sumie powiedziałem wszystko, co chciałem na tamten temat, więc może teraz bym się zajął właśnie sam sobie, co mnie skłoniło do zakupu mikrofonu firmy Blue, modelu Yeti. Podejrzewam, że Silver, nie znam tam numerów seryjnych do końca, bo nie będę ukrywał. Znalazłem tanio na Elixie i akurat miałem trochę oszczędności, to tam stwierdziłem, że wezmę mikrofon, z tego co słyszałem pozytywny, cena też bardzo niska, no i proszę, jest tu teraz. Chociaż nie wiem, czy powinien się chwalić, że mam mikrofon z Elixa, no ale rozumiecie, oszczędności. Podkreślam po raz kolejny, jestem tylko zwykłym uczniem liceum, który bądź co bądź nie pochodzi z jakiejś super zamożnej rodziny. A większość swojego sukcesu sprzętowego czy jakiegokolwiek podnosi samodzielnie ciężką pracą, a nie wsparciem, powiedzmy, w postaci finansowym innych, czy dzięki temu, że rodzina jest znana i poważana i wszyscy chcą mi pomóc. No ale o tym nie chciałem, Więc do zakupu mikrofonu tego. Super. Widać, że on nie chce przeżyć. No ale kontynuując, to właśnie skłoniło mnie w sumie to, że tamten mikrofon po pierwsze trudny był do skonfigurowania. Po drugie, wymagał 5 pierdolionów wiader prądu. Chociaż w sumie prąd może być przechowywany w wiadrze? Dobra, wiecie co? Może wy sami napiszcie, co, jak wy uważacie. Czy prąd może być przechowywany w wiadrze? Nie tym razem. Nie tym razem, gro. Raz się już zachęciłem. Nie tym razem. Wyprawę, jak mówiłem, chcę zakończyć jak najszybciej i jak największym sukcesem. No po prostu chciałbym, rozumiecie, użycie prądu zmniejszyć. O, super. Chciałem też mieć coś, co pozwoliłoby mi nawet w podróży, rozumiecie, jak tam bym kiedyś gdzieś wyjechał. A żeby nie było, podróży dosyć dużo, w szczególności w okresie letnim, chociażby jako wolontariusz kolonijny. Żebym mógł chociażby z jakichś tam mniej angażujących gier robić wam tam raz na kilka dni, powiedzmy, streama. Bo mam laptopa. Co prawda, podkreślam, jest on dosyć poniżej standardu obecnego. Przez poniżej mam na myśli, że raczej bym nie mógł tam, dajmy na to wam, streamować Dark Soulsów trójki. Dwójkę czy tam jedynkę może jakoś by się udało. Zaniżonej rozdzielczości. No ale zawsze wiecie, to. Jakieś takie mało angażujące gierki typu Crypt of Necrodancer czy coś, to idealnie. I mamy pierwszą drękę. I oczywiście wszyscy będą jego stresować po to, żeby zaraz na zawał mi zmarł. Jeśli to oglądasz, Xan, to wybacz. Ale to nie moja wina. Jak zresztą pewnie widzisz. I w sumie nie spodziewałem się, że trafi ty na tych przeciwników. Moją jedną nadzieją jest właśnie atakowanie ich obszarowo. Albo po prostu pozwolić się zabić. Ale dobra. Lecimy dalej. Nagranie działa. Wszystko jest dobrze. Karmazynowa klątwa zdobyta. Nie? Proszę, proszę. Miała wejść. Tym razem miała wejść. Super. Normalnie super. Wszyscy na pełni zdrowia. Oprócz jednego. Weź tu wygraj z takimi potworami. Ktoś mówi, że to może się skończyć podobnie do ostatnich wypraw. Tylko na szczęście nie tym razem nie na pełnym polu. Dajcie chwilę, muszę wciszyć mikrofon.
I wracamy. Zobaczcie, tak musiałem wyciszać i w ogóle narzekałem, ale jak zwykle w tle łażą domownicy, plotkują, wszystko głośno przez telefon. Oczywiście idealnie w tym momencie, w którym chciałem nagrywać. Druga odręka. Jeszcze tylko dwie i będziemy w standardowym formacie. Coś mówi, że chyba jednak z mojego planu na nagranie wielu odcinków pod rząd nic nie wyjdzie, bo oczywiście domownicy muszą być tacy głośni, że... Wychwytu... Mam tego dosyć. On nigdy nie trafi tych komarów. Ja mówię szczerze, on nigdy ich nie trafi, a tylko... Nie, dobra. Minecraft. Minecraft będzie konieczny, żeby tego dobić prawdopodobnie. Ja bym zawsze to mówił, jak tylko ona atakuje. Te leczenia, takie piękne, takie mocne. I oczywiście, musiało jedno życie mu zostać, bo jak inaczej. No dziękuję. Nareszcie. W sumie to nie ma znaczenia, którego i tak są tak samo wkurzające. Więc zaraz też będę musiał, jak nadejdzie runda trendowatego, to w sumie użyć jego zdolności odstresowujących, o ile on miał redukcję stresu. Tak, nisko mal miał. Będę musiał to robić, bo jednak to jest jedyne rozwiązanie. A. Także jak jest na skraju zdrowia psychicznego. I prawdopodobnie nie uda się zakończyć tego wszystkiego przez właśnie jego zdrowie psychiczne, bo nie chce jednak stracić bohatera. Więc... O, dobra, może jednak przedwcześnie zacząłem marudzić. Dosyć łatwe to może być, bo muszę szybko wyeliminować pojedynczy cel. Ty, gościu, musisz się odstresowywać. Nieważne co i jak... Musi po prostu zmniejszać swój stres. Nieważne jakim kosztem. Super. Normalnie super. Dobra, on jest już martwy. Mogę teraz się skupić na unicestwieniu tej trójki. I zabój. Ja ma tak serca, co jest powiedziane, no ale chodzi o zawoł. Dziękuję bardzo. Właśnie o tym mówiłem. Ja tej gry naprawdę nie jestem w stanie pojąć. A gdyby nie zginął, to może miałbym w końcu achievement za ukończeniem trochu czterema udręczonymi. Ale cóż, stało się. Tak więc, teraz jedyne co nam zostało, to liczyć na to, że wydarzy się to całe wydarzenie. Tak wiem, wydarzenie masło myślane, tak tylko sprawy. Ale kontynuując, rocznie nadarzy się to całe coś tam ze wskrzeszeniem bohaterów. Może by nie było, wiem, że jest coś takiego. No i właśnie, jak tam jest, to można wskrzesić. I fajnie byłoby wskrzesić, żeby jednego trendowatego, niepowtarzalnego i w ogóle. Hmm.
Znacznie długo te teksty lecą. 1, 1, 2, 2. Dobra. Tak mi tempie raczej ich szybko nie unicestwimy, no ale jakoś trzeba. Tak więc jeszcze zanim coś to pozwólcie, że może... Nie ma tutaj tego? Gdzie to jest? Nie mam możliwości przyspieszenia tekstów? Dziwne. Mogłem tego nie nagrywać jednak. Naprawdę, mogłem porzucić tego Darkesta. Twierdzam tak już naprawdę. Tak, wiem, że się powtarzam, ale stwierdzam to, bo patrzcie na tę wyprawę. Ostatnio wszyscy mi zginęli, tutaj ponownie. A żeby nie było, staram się. Staram się jak mogę po prostu, byleby tylko wyszło dobrze. Ale wychodzi jak zwykle. I tylko kolejni bohaterowie coraz to częściej umierają. Dlatego też do wszystkich, którzy to oglądają, wielka prośba. Jeśli znacie Darkesta, napiszcie, co waszym zdaniem robi nie tak. Cokolwiek. Bardziej w kontekście, jak zaprzestać śmiercią moich bohaterów, bo jednak pecha ostatnio mam olbrzymiego co do tej kwestii. Wiem, że nie powinienem się przywiązywać i w ogóle... No ale tak jakoś jest, że... Jednak zależy mi na tym, żeby ich nie tracić. I... zostaje w sumie tak. Utracę ich na pewno wielu. Nie mam zamiaru temu zaprzeczać czy coś. No ale jednak, jeśli znacie jakieś coś, co by mogło mi pomóc trochę, miło by było. Chociaż oczywiście podkreślam, możecie, nie musicie. Akurat w przypadku Darkesta to... Dobra, znowu czekam. Ale kontynuując... To co chciałem? No właśnie to... Tak czy jak w Darkesta póki gram, to mogę samemu działać i w ogóle, bo znam Darkesta. Oczywiście zawsze od lepszych mogę się uczyć. Nie ukrywam. Zawsze mogę też liczyć na to, że robię coś nie tak, coś co można zrobić lepiej. Ale pomimo tego jak mówiłem. Liczę się z waszym zdaniem, jeśli uważacie, że to nie ma sensu, zbyt źle gram, zbyt coś tam, nie chcecie oglądać, napiszcie. Jeśli się zwolni miejsce na inną serię, to mam już pomysł co mógłbym tam wrzucić. W sumie to chyba tyle, co chciałem powiedzieć. Poza tym, że miejmy nadzieję, że w następnych odcinkach, w następnych epizodach, w następnych razach, jak zwał, tak zwał, po prostu będzie w końcu lepiej. I że to już jest ostatnie. Mi czeka. Dobra, bieraj wszystko i... Jeszcze jedna. Jeszcze jedna bitwa. Okej, ile tego mam? 4 żywności tylko. Ostatnia bitwa. Prawdopodobnie jednocześnie ta, która doprowadzi do końca. To jest oznaczenie? Mogą mnie zamienić ich miejscem. No w sumie nie wiem co mam mówić. Może powiem tylko tyle, że... No tak, że wróciłem, liczyłem na poprawę, a dostałem jak zwykle taką sytuację, która tylko zniechęca mnie coraz bardziej do grania. Jednak rozumiecie, no ja gram dla samego siebie. Gdybym grał sam dla siebie, byłoby ok. Gdybym grał powiedzmy na zasadzie jako tło do mojego gadania tam na jakiś temat, ok. Ale tutaj jest to pełnoprawna seria. Nagrywam grę. Mój komentarz jest tylko dodatkiem. Tak więc, w takiej sytuacji, gdzie ciągle są niepowodzenia, giną mi wszystkie postacie, ciągle jest coś nie tak. Trudno w takiej sytuacji stwierdzić, że nadaje się to do nagrywania. Owszem, wiem, że Darkest jest angażującą grą. Nie ukrywam tego nigdy, no ale jednak. Co sama teraz zrobiła pozytyw? Tak można powiedzieć, najprościej w świecie. I oczywiście, że za najmniej, bo czemu miałaby być jakieś tam pozytywne, jakieś mocniejsze? Co? A no tak. No teraz przynajmniej nie było minimum.
Czyżby? Czyby naprawdę? Miało się tak stać, że... Chociaż jedna postać z mojej drużyny przeżyje. Dobra, cicho tam. Nie gadajcie, już mam tego dosyć. Zostało dwóch. Zostało dwóch. Dosłownie dwóch. A dwójka wrogów... Można wręcz powiedzieć, że dzieli mnie od mojego zwycięstwa. Dobra. Oznaczenie, kto jest groźniejszy. Chyba to szczerze jest groźniejsze ze względu na ogłuszenia i inne rzeczy, więc... Tutaj mam zatrucie, ile? 3. Ma 10 na zatrucie, szansa mam tutaj 120. Zawsze go zatruję, więc no. Martwy. A, czyli nie w tej rundzie, super. Musiałem aż tak źle wyliczyć, serio. Kill-off ma 4-7, to nie trafia. Czyli standardowo. Proszę nie. Zrobiła nawet dobry ruch. I wybaczcie, tak cicho siedzę, ale już po prostu skupiłem się bardzo na grze. I w sumie ta obrona może ją ocalić przed śmiercią. Dobra. Jeden pozytywny kilo. I jesteśmy zwycięzcami. Nieważne, że będziemy głodować, nieważne, że coś... Zobaczmy teraz tylko jeszcze, kto miał najgorsze. Chyba ona, szczerze, patrząc na to, że potrafi wszać wszystko. Chociaż, czy na pewno? Nie? Nie. Czyli niech będzie ona. Przynajmniej jeden pozytyw całej tej wyprawy. Trzeci raz. Łapka. Ona ją rozbraja. Idziemy. Wy to widzicie. Dziękuję. Udało się ukończyć. Jeden bohater tylko martwy. Co prawda ten, na którym mi można powiedzieć, że najbardziej nawet zależało. No ale jest. Jakiś tutaj coś. Dobra, zobaczmy ile. Zarobki jakieś są. Złom. No cóż, jest Team Pepperoni, Xan. I w sumie na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że wam się jakkolwiek podobało. I że w przyszłych odcinkach będziemy mieli większe pozytywy. O, super, czyli on już został na stałe. A mogę powiedzieć, że będziemy iść... Aha! Czyli tu o to chodzi. Jest ich tak dużo. Dobra, wiecie co? Nikogo ciekawego nie ma i w ogóle. Nie wiem. Pozwólcie, że zastanowię się oczywiście i w następnym odcinku zobaczymy co i jak. A póki co, no do zobaczenia już niebawem. Hej!